Przysięgam, że tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów, aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Elżbieta Zawadzka, oskarżona o świadome działanie na szkodę państwa polskiego i o wejście w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcego rządu. Ale proszę cię, nie bić. Po co o tym mówić? Nie chcę stracić siostry. Nie stracisz. Od 1939 do 1945 roku budowała siatkę kontaktów w co najmniej 5 krajach, przemycając za granicę szyfry, mapy oraz cenne informacje strategiczne. Podobno jest pani ścigana w Polsce listem gończym. Ja? Niech pani mnie zrozumie. Ja pana rozumiem. Tylko to kompletnie nic nie zmienia. Gdyby wojny nie było, to co byś robiła? A ty? Malowałabym. A co? Krajobrazy, ludzi, może góry? John Rzykowski. Maybe a photo with Mrs. Watson. Pani Elizabeth. W okresie okupacji działała pod pseudonimem Elizabeth Watson. Pracowała w tym czasie dla wywiadu i dla wrogiego Polsce rządu w Londynie. Wie pani, gdzie jest Klara? Proszę stąd iść. Gdzie jest Klara? Wzięli ją. Kto? Oskarżona Zawadzka Elżbieta jest winna. Wyrok uważam za prawomocny. Czy oskarżona chce coś powiedzieć?